Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza Szkoła Maryi zaprasza nas na Eucharystię, na świętszą ofiarę, którą odprawiamy w następujących intencjach. Za duszę tragicznie zmarłego Rafała, aby dobry Pan obdarzył go wieczną miłością i łaską. Za zmarłą Cecylię Czarnowską w 20. rocznicę śmierci, intencja od dzieci z rodziną. Za duszę Genowefy Kaczkowskiej w rocznicę śmierci. Ze świętej pamięci Tomasza Wyszołomirskiego, który zmarł w Polsce. Nasi zmarli polecają się naszym modlitwom. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Niech moje usta będą pełne Twojej chwały. Rozradują się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał. Alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty miłujesz niewinność i przywracasz ją grzesznikom. Zwracaj ku sobie serca Twoich sług, wyzwolonych z ciemności niewiary. I nie dopuść, aby utracili światło Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Antiochii niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilka spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do apostołów i starszych. Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan. Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał. Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli: trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania prawa mojżeszowego. Zebrali się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Idźmy z radością
z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Słowo Boże, które de facto jest powtórzeniem Ewangelii z niedzieli, zaprasza nas po raz kolejny, moi drodzy, do spojrzenia na krzew winny, na latorośle, na winogrona, jako obraz naszego życia. Pozwólcie, że sobie przypomnimy. Winogrona jako źródło wina stały się w tradycji chrześcijańskiej bardzo ważnym symbolem. Dlaczego? Ponieważ z tradycji żydowskiej przejęliśmy spotkanie przy chlebie i winie. Spotkanie, błogosławieństwo, dziękczynienie, wspólną modlitwę, zgromadzenia wokół chleba i wina. Chleb i wino były bardzo ważnymi symbolami i są do dzisiaj w żydowskim świętowaniu Paschy. I jak wiemy, ten symbol wchodzi razem z ostatnią wieczerzą do tradycji chrześcijańskiej, katolickiej. Nie ma kościoła katolickiego bez Eucharystii, a zatem jesteśmy zgromadzeni tu wokół postaci eucharystycznej, czyli symboli chleba i wina. Cofnijmy się teraz do tego wina. Wino, jak wiemy, pochodzi z winogron, przynajmniej w tradycji żydowskiej zawsze tak było. Pochodzi z winogron, a winogrona to owoce winnego krzewu. A żeby winny krzew przyniósł owoce, musi być częścią winnicy. Oczyszczonej, pielęgnowanej, zadbanej, przycinanej. I każdy odpowiedzialny za winnicę, gospodarz, wie, że część tych latorośli, czyli gałązek w krzewie winnym, które uschły, które nie przynoszą owocu, trzeba wyciąć. I tak jak Pan Jezus mówi, wyrzuca się je, one usychają, a z suchymi badylami wiemy, co robimy, wypalamy. A więc o tym właśnie dziś mówi Jezus, ukazując, że to On jest krzewem winnym, a my latoroślami. Co to oznacza? Jeśli nie trwamy w Panu Jezusie, jeżeli nie jesteśmy zakorzenieni w Nim, w tej latorośli nie ma życia. Ona może i tam sobie rośnie, ale nic dobrego nie przynosi. Jeżeli w naszym życiu nie ma zakorzenienia w Panu Jezusie, to możemy robić wielkie dzieła, ale one będą jak ten badyl. Gdzieś tam sobie urosną, a nie wiem, kto się z was zna na ogrodnictwie, ja bardzo się tym zawsze interesowałem. Właśnie te dzikie badyle mają to do siebie, że tak wystrzelają i jeszcze mają takie duże liście często, takie dziczki. Dobry ogrodnik bierze i to obcina. Potem tą ranę zasklepia i czasami trzeba podciąć pewne krzewy, żeby lepiej rosły, drzewa. I widzimy, że
Jezus używa tego obrazu, nasz Pan, aby ukazać nam, że jeżeli nie jesteśmy zakorzenieni w Nim, to może i jesteśmy badylem, ale żadnych owoców z tego nie będzie. A my tu w Kościele, w Szkole Maryi, nie chcemy być badylem, ponieważ wpatrujemy się w przykład, postać Matki Najświętszej. Ona nie była badylem, tylko najpiękniejszym kwiatem w ogrodzie Pana. Lilią, różą. Najpiękniejszym kwiatem. Dlatego chcemy być tak jak ona. Zapatrzeni w Pana Jezusa, zakorzenieni w Nim. I myślę, że już to rozważaliśmy w Szkole Maryi. To zakorzenienie się w Panu Jezusie, zapatrzenie się w Niego u Matki Bożej nie było tylko takie chwilowe. No to ja, służebnica Pańska, no niech się stanie. W żadnym wypadku Matka Boża pozostała konsekwentna w swoim życiu, zawsze bliska Panu Jezusowi. I wiemy dobrze, że zaprowadziło ją to z Nazaretu do Betlejem, z Betlejem do Nazaretu, z Nazaretu do Jerozolimy, pod krzyż. Konsekwencja Matki Bożej, jej wiara, jej nadzieja, jej miłość przyniosły wielkie owoce. Zatem patrząc w Szkole Maryi właśnie na Matkę Bożą i rozważając w tym roku w Szkole Maryi Eucharystię, tą tajemnicę mszy świętej, zobaczmy, że to jest nasz krzew winny. My jesteśmy zaproszeni, żeby czerpać z winnego krzewu, ze źródła, z Pana Jezusa, który sam się daje nam jako dawca życia. I tak, moi drodzy, jak zakorzenienie w winnym krzewie przynosi owoce, tak samo Pan Jezus pragnie, abyśmy się zakorzenili w Eucharystii, w Najświętszej Ofierze, w której On sam nas karmi, nas uczy, nam towarzyszy, staje się jednym z nas i rozsyła, abyśmy szli i owoc przynosili. Zechciejmy zatem być jako ta dobra latorośl. Prośmy Pana Boga, żeby oczyszczał nasze życie z tego, co niepotrzebne, czasami nawet odcinał. Boli odcinanie. Szczególnie jak coś się nam zabiera, jak coś nie wychodzi tak, jakbyśmy chcieli, to boli. Ale czasami trzeba pewne rzeczy odciąć, żeby przynieść większe owoce. W tym wszystkim kluczowe jest zaufanie wobec Pana Jezusa i Kościoła. Kochani, przystępujmy z radością do ołtarza Bożego. Do Boga, który rozwesela nasze życie swoją miłością, błogosławieństwem, miłosierdziem, dobrem. Niech ta Eucharystia, jak każda inna, będzie dla nas źródłem błogosławieństwa i życia. Panu Bogu, który pragnie, abyśmy przynosili owoc obfity na Jego chwałę, przedstawmy teraz nasze błagania. Módlmy się za papieża i biskupów, aby ukazywali światu zmartwychwstałego Pana jako wzór owocnego życia i podstawę naszej nadziei. Ciebie prosimy. Za kapłanów, którzy będą przeżywać rocznicę święceń, aby pamięć o wielkich dziełach, które Pan uczynił w ich życiu, odnawiała ich entuzjazm i dodawała sił w służbie Bożej. Ciebie prosimy. Za młodzież, aby szukała autorytetu wśród osób szlachetnych, a nie ludzi pozornego sukcesu, odrzucając zasady moralne. Ciebie prosimy. Za tych, którzy uważają, że zmarnowali swoje życie, aby pokutowali za swoje grzechy i spokojem ducha czynili dobro. Ciebie prosimy. Za zmarłych, a szczególnie za wszystkich, których polecamy w tej Eucharystii, aby zebrali owoce doczesnej wierności Panu Bogu w wiecznym Królestwie. Ciebie prosimy. Za nas samych,
abyśmy dzięki wierności Ewangelii byli prawdziwymi świadkami żyjącego Pana wśród współczesnych ludzi. Ciebie prosimy. Naszym modlitwom w tej Eucharystii polecają się Rafał, Cecylia, Genovefa, Tomasz i wszyscy tych, ci, których nosimy w naszych sercach. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej ofiary. Niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca.
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił On ofiary Starego Przymierza i oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Frankiem oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Michałem Archaniołem, świętym Ojcem naszym Franciszkiem, świętym Antonim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z
to Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
Chrystus zmartwychwstał i oświecił tych, których odkupił krwią swoją. Alleluja. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, aby udział w tajemnicy odkupienia przyniósł nam pomoc w życiu doczesnym i wyjednał nam wieczną radość przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Po mszy świętej zapraszam na 15. katechezę o Eucharystii w Szkole Maryi. Dziś wejdziemy w największe tajemnice mszy świętej i temu będzie też poświęcone będą kolejne katechezy. Dotykamy mianowicie modlitwy eucharystycznej, która jest rdzeniem, najważniejszą częścią mszy. Chcemy przyjrzeć się poszczególnym słowom i gestom, aby lepiej rozumieć i głębiej uczestniczyć we mszy świętej. Bardzo serdecznie zapraszam do Szkoły Maryi. Wszystkich, którzy łączą się z nami przez live stream, będzie to osobna transmisja za chwilę. Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź na